skończył się kolejny trudny rok szkolny. Dla absolwentów szkoły podstawowej nr 1 w Świętochłowicach, tak jak innych szkół w całym kraju, był to przede wszystkim rok nauki zdalnej. To był dosyć trudny okres dla nas wszystkich i jakkolwiek udało nam się to dobrze przeżyć, tęskniliśmy za sobą wszyscy w klasie, ale na szczęście udało się wrócić na te ostatnie 2 miesiące i było dobrze, uważam. Bardzo się cieszyliśmy z tego, że możemy się jeszcze spotkać. A całe te 8 lat, jak krótko podsumujesz? Przyjemnie. Były lepsze i gorsze momenty oczywiście, jak to w każdej szkole, ale bardzo dobrze będę wspominał tą szkołę. O tych gorszych momentach raczej wspominać nie będą. Bo choć to była edukacja na odległość, to uczniowie świętochłowickiej jedynki dali radę. Poradzili sobie świetnie. U nas aż 50% absolwentów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik. To były ciężkie 2 lata. Ten rok spotkał się niestety z tym, że i w 7 i w 8 klasie mieli nauczanie zdalne. Jednak myślę, że efekty to przyniosło, a odbicie też znajdziemy w wynikach egzaminów 8-klasisty. W uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów szkoły w Piaśnikach wziął udział także prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Starałem się z nimi rozmawiać wcześniej, już w trybie zdalnym, szczególnie z 8-klasistami, którzy opuszczają mury szkół podstawowych, bo to do nich głównie dzisiaj, z nimi dzisiaj obchodzimy uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pandemia nie pozwala nam na takie uroczyste, szczególowe zakończenia, ale wierzę w to, że ci młodzi ludzie sobie poradzili w tych trudnych warunkach. I dzisiaj stawiając krok, kolejny krok w swojej edukacji, będą dążyć do swoich marzeń, do swoich pasji. W nowych szkołach uczniowie z pewnością wspominać będą spędzone tu 8 lat nauki, ale pamiętać będą o nich także nauczyciele. Będę tęsknić za tymi 8-klasami. Jest to wyjątkowy rocznik. Przede wszystkim dlatego, że jedna z tych klas była... Ja byłam wychowawcą jednej z tych klas, a poza tym są to dzieci, które bardzo chętnie się we wszystko angażują, wszystko chętnie robią, są bardzo aktywni. Pod tym względem był to wyjątkowy rocznik.